Pamiętacie słynną scenę walki w Krzyżakach, kiedy to Jurand ze Spychowa walczył z Krzyżakami? Moi drodzy, walczył właśnie takim mieczem dwuręcznym. Możecie mu się przyjrzeć z bliska. Jest to co prawda XIX-wieczna kopia, ale miecza dwuręcznego z XVI wieku. No i co ciekawe, moi drodzy, miecz był przepotężną bronią, aż taką, że pewne zapiski znalazły się w bibliotece w Nowym Jorku. W Biblii jest opisane, że właśnie przy pomocy takiego miecza można było wręcz rycerza przedzielić na pół. Dlatego też w pewnym czasie nawet hełmy rycerskie zaczęto konstruować w inny sposób, mianowicie w taki, że gdy cios pójdzie z góry, to żeby po prostu miecz przesunął się po hełmie, a nie wbił się w poprzek, po prostu w głowę czyjąś. Co oprócz tego? Miecz oprócz tego, że służył do celów bojowych, oprócz tego był wykorzystywany na przykład w pasowaniu na rycerza. No i co też bardzo drastyczne, ale bardzo interesujące, podobne miecze, ale szersze i zakończone na płasko bez ostrza, to były miecze katowskie, których właśnie używano na, żeby wykonywać wyroki na skazańcach. Ten piękny miecz i mnóstwo innych zobaczycie na zamku w Będzinie.